Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Dymek, oglądacie Państwo kanał Obywatele News. Naszymi gośćmi są Ryszard Petru, twórca Nowoczesnej, aktualnie przedsiębiorca i ekonomista, i po mojej prawej ręce tu w studio Piotr Niemczyk z Obywatele News. Dobry wieczór i dzień dobry. Słyszymy się już z Ryszardem Petru. Dziękuję za Pański czas, dziękuję, że jest Pan z nami. Słyszymy się dobrze. Dziękuję. Moje pierwsze pytanie dotyczy tego, czy aktualnie ekonomiści są pogubieni, bo zdaje się, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji nadzwyczajnej, taka jak ta dzisiejsza, ci, którzy dotychczas zasypywali nas całym repertuarem recept na każdą okazję, jakoś dziwnie nie wiedzą, co zrobić i jak poradzić sobie w sytuacji tak nadzwyczajnej i tak niespodziewanej jak ta aktualna. Ale może się mylę i wyprowadzi mnie Pan z błędu i przedstawi jakąś receptę na aktualny kryzys. Patrzę, nie ma czegoś takiego jak zbiorowość ekonomistów, aczkolwiek jak czytamy zagraniczną prasę, zagraniczne analizy, to tam dominuje przekonanie, że mamy sytuację nie jak z kryzysu finansowego, tylko jak z sytuacji wojennej. Czyli na wojnach mamy sytuację, w której niektóre branże stają, niektóre się rozwijają bardziej, ale generalnie gospodarka zupełnie zmienia swoją dynamikę funkcjonowania. Powinniśmy podchodzić do tego kryzysu jak do sytuacji wojennej. Zostały wprowadzone zakazy, zablokowano zupełnie niektóre branże, lotniczą, hotelową, kosmetyczną, fitness na przykład, one zupełnie stanęły. W związku z tym to jest sytuacja nieporównywalna z kryzysami finansowymi, które narastają, prawda, ale nigdy nie sprowadzają danego biznesu do zera. I to jest ta nowa sytuacja i w tej nowej sytuacji trzeba reagować, tak jakbyśmy byli w gospodarce wojennej, która wywołana jest w dużym stopniu przez działanie państwa. Jeżeli z tą diagnozą się zgodzimy, no to pytanie oczywiście powstaje, za ile i komu i jak pomagać. No ja uważam, i tutaj możemy mieć już różne ideologie, że trzeba pomagać przede wszystkim przedsiębiorstwom, żeby nie padły, bo chyba wszyscy czujemy, że ten lockdown no nie będzie trwał rok, tylko przez jakiś czas i potem będziemy powoli z tego kryzysu wychodzić w ten czy w inny sposób. Może być kolejna fala, ale za każdym razem musimy pomyśleć, co będzie za kwartał, tak? Jak spowodować, żeby to, co się dzieje teraz, nie wpłynęło już na istotne osłabienie firmy, gospodarki na całe lata. I tu wydaje mi się, jest duża rozbieżność pomysłów, ale ta rozbieżność często wynika z tego, że tak na przykład w Polsce po prostu nie ma kasy, żeby ratować gospodarkę, bo została wydana na 500+. W latach poprzednich. No ale to jest populistyczne ujęcie sytuacji. No przecież wiemy, że budżetowe wydatki na program 500+, nawet gdyby je skumulować z ostatnich 5 lat, to nie zwróciłyby nam połowy tej także ograniczonej przecież tarczy antykryzysowej. Czy pan naprawdę wierzy, że utrzymywanie dyscypliny budżetowej przez 4 lata z rzędu uodporniłoby Polskę na kryzys wywołany koronawirusem? No oczywiście, że tak. To jest fundament. Bo na 500+ poszło 100 miliardów złotych. A rząd dzisiaj na tarczę wydaje nie 200, tylko 30 miliardów, takiej realnej gotówki. Tylko 30 miliardów złotych, bo kolejne 30 to są plany w przyszłości wielkich inwestycji publicznych. Trzeba po prostu powiedzieć sobie wprost, że Polska zupełnie jest nieprzygotowana na takie uderzenie. Porównajmy siebie z Niemcami. Zrównoważony budżet, dyscyplina budżetowa i emitują 150 miliardów długu, czy to jest ponad 650 miliardów złotych, żeby wspomóc teraz gospodarkę. Ale wspomóc? Przyjęli ustawę i już firmy dostają gotówkę. I już teraz. Małe i średnie, a duże dostają zastrzyki płynnościowe. Polska zupełnie nieprzygotowana, a dwa, ta pseudotarcza jest tak biurokratyczna, że dzisiaj możemy wyczytać sobie różnego rodzaju analizy, że w jednym przypadku, żeby dostać pewne zasilenie finansowe, to trzeba się powołać na wskaźnik, który zostanie dopiero opublikowany 12 maja. To jest jakieś horrendum, czy myślenie jest takie typowo urzędnicze, aby, mam wrażenie, przepraszam, to powiem, wszystko jest, aby doczołgać się do 10 maja. A po 10 maja niech dzieje się, co chce. Tak odbieram naszą tarczę. Ale wracamy do pana merytorycznego pytania. Tak, 100 miliardów złotych, które poszło na 500+, to jest ta kwota, której dzisiaj brakuje. Pamiętajmy też, że oprócz tego, że firmom będzie pomagać i ludziom, i trzeba będzie dużo więcej pieniędzy włożyć w ochronę zdrowia, to bardzo spadną budżety państwa, dochody budżetu państwa, dlatego że gospodarka się nie kręci, stanęła, no to mniej kupujemy, mniej z obrotu, to jest mniej VAT-u i szacuje się, że budżet państwa może stracić od 80 do 100 miliardów złotych. To jest olbrzymi strzał w polskie finanse publiczne i sądzę, że polska gospodarka będzie dużo bardziej pobijana z tej pandemii niż wiele gospodarek Europy Zachodniej.
No ale... To jest kilkanaście procent PKB. Ale Ryszardzie, odpowiedziałeś na pytanie, że twoim zdaniem należy w pierwszej kolejności wspierać przedsiębiorców po to, żeby utrzymywać miejsce pracy albo przynajmniej perspektywę ich nowego ustanowienia, nowego ich wdrożenia. A jak oceniasz pod tym punktem widzenia ten, no skądinąd bardzo ułomny, jak zresztą słusznie zauważyłeś, pakiet pomocowy, który jest jakoś tam w znacznej mierze skierowany na mikroprzedsiębiorców, na wsparcie pewnych miejsc pracy. Czy myślisz, że to jest prawidłowo? No jednak to jest też wspieranie konsumpcji, która też jest niezbędna dla rozwoju rynku. Raczej podtrzymanie, oczywiście trzeba pomagać ludziom, którzy tracą pracę. Bez wątpienia, od tego są zasiłki dla bezrobotnych. Trzeba pomagać mikrofirmom, ale na mikrofirmach się świat nie kończy, bo często jest tak, że duża firma ma teraz problem z płynnością, nie jest w stanie ani zapłacić wynajmującemu, ani dostawcy, ani pracownikom, nie płaci, zwalnia ludzi. Kolejna średnia firma nie dostaje od niej pieniędzy. Średnia firma nie płaci tej mikrofirmie i wszyscy leżą. Ja mówię pomagać, często chodzi o dostarczenie nawet płynności, żeby te wielkie firmy przetrwały najbliższe 3 miesiące. Oprócz tego będzie rosło bardzo szybko bezrobocie. Sądzę, że rośnie szybciej niż się ktokolwiek spodziewa, bo jest dodatkowa fala, której nie zauważamy, mianowicie z zagranicy wracający Polacy. Jest kwarantanna, wolą wrócić do domu na te parę miesięcy tymi samolotami do Polski. No i co robią w Polsce? Rejestrują się jako bezrobotni, żeby dostać zasiłek i żeby być ubezpieczeni zdrowotnie. W związku z tym liczba bezrobotnych strasznie wzrośnie. Wszystkim trzeba będzie wypłacać zasiłki, czyli państwo musi oczywiście pomagać tym, co tracą pracę. A żeby mniej ludzi traciło pracę, trzeba pomóc dużym, średnim i małym firmom, każdy inaczej, dużym głównie płynność, być może zastrzyki gotówki, a małym i średnim subsydia, tak jak to się dzieje w tym momencie w Niemczech. A powiedz, Ryszardzie, bo jakby chyba najlepsza forma pomocy firmom to jest jednak stymulacja ich produkcji, tak? Czy stymulacja tego, co one produkują, czy usług, czyli jednak zamówienia publiczne. Jak myślisz? Ja bym nie stymulował, ja bym chciał tylko podtrzymać funkcjonowanie, to znaczy firma ma koszty stałe, które musi ponosić, prawda? Budynki, często nawet ludzie są kosztem stałym i tak dalej, żeby te koszty stałe nie przywaliły jej. Teraz w gospodarce wojennej chciałbym podtrzymać funkcjonowanie firm na takim zasadzie, żeby przetrwały ten trudny okres, nie stymulowałbym w ogóle jakiegokolwiek popytu, bo ludzie i tak nie kupią niczego. Widzę na przykład, Piotrze, że dawno nie byłeś u fryzjera, prawda? I teraz też nie pójdziesz, bo oczywiście żart, proszę Państwa, też nie pójdziesz, bo do fryzjera pójść nie można. I to nie chodzi o kwestię ilości gotówki, tylko po prostu bardzo wiele rzeczy jakby przestaliśmy kupować. Zobaczcie Państwo, nie kupujemy odzieży, nie kupujemy obuwia, dlatego te firmy mają teraz olbrzymie problemy. Bez względu na to, czy dostaniemy ekstra gotówkę, czy też nie, wiele tych zakupów było takich, że wymagało jakby fizycznego kontaktu z tym towarem. Samochody na pewno tak samo. Ryszardzie, ale był taki przykład, oczywiście właściwie żart, nie przykład, stymulacji gospodarki poprzez zamówienie przez rząd w Orlenie, czy zlecenie przez rząd w Orlenowi, bo tak pewnie to miało taką kolejność, wyprodukowania płynu odkażającego ze spirytusu, prawda? Więc jest, można powiedzieć, że firma, która na co dzień zajmuje się czymś innym, częściowo przestawiła swoją produkcję po to, żeby walczyć z koronawirusem, taka rodzaj produkcji wojennej. Czy gdyby w tej chwili zamawiać, że nie wiem, firmy elektroniczne zamiast produkować jakieś nowe gadżety do, nie wiem, telefonów komórkowych, żeby się przerzuciły na sprzęt medyczny. Czy to nie jest ścieżka właściwa? Nie no, to jest jakby, w części to się dzieje. Firmom trzeba zapłacić, dlatego w ramach takiego pakietu powinny być dużo większe pieniądze iść na ochronę zdrowia. Po prostu trzeba zrobić wielkie zamówienia publiczne na to, co jest potrzebne w ochronie zdrowia. A to nie jest stymulacja gospodarki, to jest po prostu przestawienie się na te elementy biznesu, które były nie w wystarczający sposób przygotowywały wcześniej jakby sprzęt, czy maseczki, czy płyny, mówiąc w tym momencie o testach. Natomiast to jest ważny element, ale on jest bardzo mały, wbrew pozorom, w stosunku do całości gospodarki. I teraz tak, im dłużej będzie trwał ten lockdown, tym większe problemy. Zakładam, że większość firm wytrzyma miesiąc. Ale już bardzo mało firm wytrzyma 3 miesiące. W związku z tym krytyczne jest to, żeby pomóc im przetrwać przez te 3 miesiące. Być może będą musiały się skurczyć, ale żeby przetrwały jako organizmy, które potem mogą znowu z powrotem zatrudniać nawet te osoby, które zwolniły. Jeżeli firma padnie, to już nie zatrudni tych, które zwolniła.
Jak teoria wolnorynkowa odnajduje się w tych realiach, w których, jak widać, nawet liberalni ekonomiści, liberalni komentatorzy gospodarczy zwracają uwagę na to, że czy się komuś to podoba, czy nie, to właśnie państwo będzie pełniło szczególnie istotną i zwiększoną względem normalnych okoliczności rolę w najbliższych miesiącach. Innymi słowy, czy jest jakaś odpowiedź szkoły wolnorynkowej, która polemizowałaby, czy w jakiś sposób przeciwstawiała swoje recepty temu zwiększonemu państwowemu interwencjonizmowi, który, jak się okazuje, może być po prostu działaniem koniecznym i niezbędnym do przezwyciężenia kryzysu. Pamiętajmy, że problemy firm wynikają z decyzji państwa. To jest sytuacja. Na wojnie to wiadomo, że państwo przejmuje większość odpowiedzialności, bo państwo wywołuje tę wojnę. Teraz okazało się, przez lata zaniedbano ochronę zdrowia nie tylko w Polsce, ale na całym świecie w taki sposób, że nie byliśmy w ogóle gotowi jako poszczególne kraje, być może z wyjątkiem Szwecji, na pandemię, na taką skalę. W związku z tym to państwo było winne, że wydawało pieniądze na social, a nie inwestowało w naukę, w badania i w ochronę zdrowia. Teraz tak, ja podkreślam, że trzeba po prostu podtrzymać funkcjonowanie firm, żeby one mogły po jakby przejściu tej głównej fali odbudować siły polskiej gospodarki. Jeżeli będziemy tylko wydawać pieniądze na tych, którzy stracili pracę, to będziemy musieli setki miliardów wydawać na pomoc dla ludzi, którzy nie są w stanie sami z siebie stworzyć sobie nowych miejsc pracy. Pamiętajmy, to jest sytuacja wojenna. Na sytuacji wojennej, które wojnę wywołało państwo, państwo wprowadziło te ograniczenia, państwo musi brać odpowiedzialność i tutaj się sprawdza to, czy dane państwo jest silne, czy gotowe, czy ma zapasy, czy jest w stanie reagować w odpowiedni sposób, czy chroni swoich obywateli. Moim zdaniem, przykro mi to powiedzieć, nasze państwo nie daje tego poczucia bezpieczeństwa. Ale odwołał się pan w naszej rozmowie kilkukrotnie do tej metaforyki wojennej. Przepraszam, nie słyszę. To ja powtórzę. Kilkukrotnie już użył pan tej metafory wojny, którą miało wywołać państwo. No ale przecież obwinianie dowolnego państwa za pandemię, która ma globalne skutki, jest postawieniem sprawy, delikatnie mówiąc, chyba nieuczciwym, bo przecież wirus nie uznaje państwowych granic i przemieszcza się, zakaża ludzi w każdym kraju na świecie, niezależnie od tego, jak dobrze lub źle przygotowane byłoby państwo na jego nadejście, bo nadchodzi on wszędzie. Nie zgadzam się z tym. Znaczy, chodzi o to, że pytanie jest, jak dane państwa były przygotowane na uderzenie wirusa. My byliśmy w trzeciej fali. Pierwsza fala we Włoszech, oczywiście w Chinach zaczęło się, potem Włochy, potem Europa jakby zachodnia, północna, a dopiero Polska była trzecia. W związku z tym mieliśmy najwięcej czasu, żeby się przygotować. Mówię tu o łóżkach szpitalnych, mówię tu o przygotowaniu testu. Bardzo wiele krajów zignorowało po prostu ryzyko pandemii. W Niemczech na przykład sytuacja jest znacznie lepsza niż w Polsce, jeżeli chodzi o skalę przygotowania systemu ochrony zdrowia. W Stanach za późno zareagowano, w związku z tym w takim momencie sprawdza się, czy dany kraj, przepraszam, ja oczekiwałbym od mojego państwa bycia przygotowanym na efekt epidemii. Oczywiście nikt nie jest w pełni przygotowany, ale nie może być sytuacji, w której robimy to wszystko na łapu-capu. I dwa, to jak polskie państwo zrobiło tą tarczę, świadczy o tym najlepiej, jak bardzo nie rozumie sytuacji, jak bardzo nie ma pieniędzy. Oczekiwałbym właśnie, zawsze to mówiłem, jak byłem w Sejmie, że trzeba mieć pieniądze na trudne czasy. Przyszły trudne czasy, okazało się, że pieniądze były wydane. Nie chcę wchodzić w dyskusję na temat postępowania Szwecji, ale Szwecja przyjęła założenie, że ma tak dobry system ochrony zdrowia, że wszystkich, którzy zachorują, jest w stanie przyjąć. Po prostu. Ale czy postulat tego, że państwo powinno oszczędzać i postulat tego, że państwo powinno było inwestować w publiczną służbę zdrowia, nie stoją w sprzeczności? Przecież służba zdrowia również jest bardzo kosztownym elementem systemu świadczeń społecznych na reformę, którego także powinniśmy byli wydać miliardy. A nie, po pierwsze niedoinwestowana, a po drugie brakuje tej prywatnej nogi, która by się teraz bardzo przydała. W Polsce nie ma prywatnej nogi oprócz firm typu Lux Medicover. Na całym świecie, po prostu wtedy mamy większy jakby podaż usług zdrowotnych. A po trzecie, podkreślam, kupę bardzo dużo pieniędzy poszło na social. 13-14 emerytura powinna być od razu zawieszona, bo emeryci nie potrzebują teraz wsparcia, potrzebują wsparcia ci, którzy tracą pracę. 100 miliardów złotych, to gdybyśmy wydali te pieniądze z 500+ na ochronę zdrowia, to by ochrona zdrowia dzisiaj śmigała. Brakuje nam 70 tysięcy lekarzy, 130 tysięcy pielęgniarek. Dlaczego? Bo za mało zarabiają. To pokazuje, jak błędy przeszłości mszczą się niestety teraz i państwo polskie jest jednym z najgorzej przygotowanych
na takie uderzenia, jakie mają miejsce do tej obecności. Zgłaszam swoją obecność. Dzień dobry, panie profesorze. Pan profesor, to oznacza, że tę rozmowę, mimo że jest bardzo ciekawa i pewnie wiele pytań by się jeszcze pojawiło, będziemy musieli skończyć. Był z nami Ryszard Petru, założyciel Nowoczesnej, ekonomista i przedsiębiorca, a po mojej prawej również pytania zadawał tu obecny Piotr Niemczyk, Obywatele News. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo, wszystkiego lepszego. To już podziękujcie panu Ryszardowi, żebyśmy mogli przełączyć na spokojnie pana profesora. PiS jest pod tym względem wyjątkowo słaby, ale generalnie ta klasa polityczna to są ludzie bardzo średni. Te wybory są jedne, ja będę musiała z tym żyć całe życie i jeśli, nie wiem, no, będę zmuszana na przykład do tego, żeby zrobić wybory z Wojskami Obrony Terytorialnej w komisjach albo w jakiejś innej absurdalnej sytuacji, to po prostu zrezygnuję z tego stanowiska. Znaczy, powiem szczerze, na obecną chwilę sposób uzyskania jakiejkolwiek pomocy uważam, że to na obecną chwilę to coś takiego nie istnieje, według mnie.